Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z F1 2016. Czas na Silverstone, czyli cały czas mamy europejskie wyścigi, europejska część sezonu, jeszcze w sumie dużo przed nami, dużo się będzie działo, myślę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Legia Warszawa, ponieważ tak jak ona dostaje euro w pierdol, tak my dostaniemy teraz też euro w pierdol, będąc w Renault, ponieważ tutaj niestety tempo z Austrii gdzieś po prostu wyparowało i jakoś mi nie idzie. To znaczy, no w kwalifikacjach postaram się pokonać Manory, ale na więcej chyba bym nie liczył. No cóż, zauważyłem, że po prostu bardzo dużo czasu tracę w zakrętach. W sensie jadąc przez zakręt tracę w ui czasu, a później troszeczkę to nadrabiam wyjeżdżając z zakrętu i nabierając prędkości. Także prędkość w zakrętach mam po prostu słabą. Nie wiem, od czego to jest zależne. Jadąc sobie na przykład za takim Red Bullem, widziałem, jak akurat jechał przede mną Ricardo. Po prostu on w każdym zakręcie mi odjeżdżał. Później na prostej to się regulowało i później znowu na jakimś zakręcie po prostu odjeżdżał. Także no ciężka sprawa, bardzo ciężka sprawa. Aczkolwiek może po Silverstone będzie lepiej, Węgry podobno powinny nam pasować. Później mamy Hockenheim, więc tor, który bardzo lubię. No zobaczymy, trochę punktów już zgarnęliśmy. Zresztą jeżeli przypatrzeć się naszemu dotychczasowym wynikom w tym sezonie, to mamy taką, wyjdzie nam taka sinusoida, że raz jest dobrze, raz jest beznadziejnie. Czyli teraz po Austrii w sumie wypadałoby przejechać beznadziejnie, żeby ten trend utrzymać. Ale zobaczymy, może nas zaskoczymy samych siebie. W każdym razie o punkty będzie bardzo ciężko. No i co, no przechodzimy dalej, no odsłuchujemy tutaj pocztę głosową, jakie mamy cele kwalifikacyjne. Pozycja 11, no proszę, poszaleli chyba. Ale dziś jestem spokojny, dziś jestem wyluzowany, zrelaksowany, także spokojnie. Nie będę się w ogóle dzisiaj rage'ował, spokojnie, spokojnie, jeszcze raz spokojnie. Spokój, tylko spokój można zaratować. Takie jest dzisiejsze motto. Przechodzimy do kwali. Tutaj oczywiście rywalizacja od nowa. Chyba dostaniemy łubudu ze strony Magnusena. Ciśniemy. Ale pada, a na deszczu to jeszcze może coś ugramy. Dobra, nie chcę mi się tego słuchać. Mamy deszczyk, ale ten deszczyk chyba ustanie za chwilę. Szczegóły poproszę. No, ten deszczyk ustanie, czyli będziemy sobie przyspieszali czas, jak najwyżej wyjeżdżali jeszcze pod koniec pierwszej sesji. Jedną rzecz tylko sprawdzimy. Daj no mi pan tableciaka, ok. Wszystko się zgadza, aczkolwiek nie zgadza. To jest zdecydowanie za dużo paliwa. 10 kilo, świetnie. Świetnie, bierz pan tego tableta i ciśniemy! Jest na tor. Okej, okej, let's do this. Intermediate tires. I naparzamy okrążenie. No cóż, ostatnio kwale były bardzo długie. Chociaż jakby tak, jakby nie patrzeć, to ostatni odcinek nie miał w ogóle kwali. Aczkolwiek moje ostatnie kwale były po prostu bardzo długie. Boli tutaj tańczy, jakby się najadł pomarańczy. Oczywiście pogoda w Wielkiej Brytanii musiała tutaj odegrać jakąś rolę. Okej, wszystko się tu zgadza. Boyd bardzo lubi wpadać w poślizgi i wchodzić w zakręty z opóźnieniem. Strasznie słabo skręca. Ale pogoda powinna się poprawiać, więc nabijemy sobie jeden, może dwa czasy. Zjedziemy do garażu i zmienimy opony. Na to się przynajmniej zapowiada. Przynajmniej tak przewidują ludzie z padoku.
Zobaczymy, czy się prognoza sprawdzi. Byłoby miło, gdyby w naszym garażu pogoda prezentowała nam pani Agnieszka Cegielska. Ale cóż, no Renault nie stać na takie luksusy. No i tu fatalnie to przejechałem. Starałem się trzymać tego Zaubera i nie wiem, czy w sumie się zbliżyłem, czy oddaliłem od niego na tym okrążeniu. Do Rosberga tracę sporo. No, ten Zauber jest w naszym zasięgu naszego wzroku. Albo w naszęgu zasięgu wzroku, jak to woli. I chyba pojechaliśmy lepsze okrążenie niż on. Tylko tymczasowe, a tu już totalnie to zlamiłem, bo zahamowałem chyba za mocno. Zobaczymy, czy jestem w stanie gdzieś to nadrobić. No proszę! Jestem. Dobra, zostaniemy jeszcze jedno okrążenie. Warunki faktycznie powinny się poprawiać. Miałem teraz o wiele gorsze wyjście. Ogólnie też bardzo dziękuję za pozytywny feedback, jaki do mnie dotarł na Face'a. Po części też na YouTubach. Ogólnie to polecam polubić Face'a, ponieważ ostatnio ludzie, którzy mieli polubionego Face'a, mogli obejrzeć odcinek C1 szybciej. Zadbałem o to, ponieważ byłem tam zdenerwowany. Zestresowany całą sytuacją z Austrii, po prostu nagrywałem wtedy od razu następny odcinek. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam zobaczyć oba. Dobra, koniec. Nic nie będzie z tego okrążenia. Ciemność nastała. Jednak nie. Jednak nie! I co? I cały czas pada. Przyspieszymy sobie czas, nie będziemy tutaj pomijać całej sesji, bo jeszcze skończymy z ręką w dupie lub też w nocniku. I okej, przechodzimy na ciasy i sprawdzamy, czy tu się coś zmienia, coś się poprawia. Okej, nie pada, czyli trzeba wyjechać. Już nie na Interach, tylko na opona na suchą nawierzchnią. Trzeba powalczyć, może nam się uda wejść do tego Q2 jakimś cudem. Co takiego? Zignoruj. Może jeszcze tor faktycznie nie zdążył przesnąć odpowiednio. Ale trudno, my tutaj mamy tajemnicze strategie, tajemnicze techniki w Renault. A faktycznie jest jeszcze mokro. Zobaczymy, czy się rozwalę, czy będę w stanie tu ujechać. Let's go! Zobacz, jak już spadłem. Ale wszyscy są jeszcze na Interach, fuck. No teraz to już jest kaplica. Nie zjadę, nie zdążę zmienić, więc zostajemy na miękkich. No fajnie, no do hamowania może i lepiej, ale już w zakrętach zdecydowanie gorzej. Czyli to okrążenie jest do dupy. Być może ten tor jeszcze da radę przesknąć do tego czasu. Będę oszczędzał paliwo. Dalej, niech to przesycha. Jakoś dzisiaj
Ja mam takie dni, gdzie mam po prostu wenę, żeby nagrywać F1 i po prostu wtedy nagrywa mi się to z przyjemnością. Później jest nieprzyjemnie, ale to już swoją drogą. Albo potem jest znowu przyjemnie. I tak, wiecie, no po prostu wiem, w jaki dzień mogę przysiąść i nagrać F1. O, to jest dobry sygnał. Wiem, w jaki dzień mogę przysiąść i nagrać F1. Dziś nie jest ten dzień. Dzisiaj jestem troszeczkę przymuszony do tego wyścigu. Prawdę mówiąc, nie lubię takich sytuacji, ale za długa przerwa by była w F1 w serii, więc no postaram się, żeby ten odcinek jakiś nudny nie był. Mam nadzieję, że tutaj gra mi w tym pomoże, ale naprawdę mówiąc, no dzisiaj jestem bezwenny. Tak się mówi? Tak się nie mówi, ale ja tak powiedziałem. Jestem bezwenny, ale coraz bardziej się tutaj napalam na zbliżającą się mega premierę, czyli Forza Horizon 3. Zaraz o niej poopowiadam, tylko wpierw spróbuję tutaj nabić jakiś czas, może jakiś sensowny. Panie Harianto, get out of the way, please. Już poprawiamy znacznie ten czas. To może był jednak dobry pomysł. Ale bym chciał, żeby on mnie przepuścił. Dzięki, stary, dzięki. Doceniam. Okej, zyskujemy już bardzo, bardzo dużo. Dojedziemy chyba to okrążenie do końca, nie zdążymy następnego zrobić. No nie będzie to bezbłędne okrążenie, na pewno mogę to przejechać o wiele, wiele lepiej. Ale trudno. Tak, myślę, że warunki nam tutaj pomogą dostać się do następnej sesji. Bo tutaj część botu wyjechała chyba za późno, żeby myśleć o nabiciu jakichś czasów. Ale zresztą niektórzy nawet nie wyjechali. Więc jakbym tak pokonał w kwalach Gnusmasena, to by było naprawdę wyśmienicie, wam powiem. Zdążę jeszcze jedno w razie czego. Jedziemy, a co tam? Jeżeli mogę poprawić... A mogę poprawić, mi się wydaje. Czyli jednak kwale może będą długie. Dobra, to teraz już na chillu. Słuchajcie, Forza Horizon 3 niedługo wychodzi. Będę nagrywać i to sporo, mam nadzieję. Niestety data premiery jest troszeczkę... Zbiega mi się z moją przeprowadzką. Ale postaram się jednak przysiąść i ponagrywać parę materiałów, żeby po prostu było co wrzucić. Potem... Na razie raczej bym nie liczył na kompanów z Golony, że do mnie dołączą, być może w późniejszym terminie. Ale z drugiej strony jest The Crew, które jest za darmo i tam już kompanów mamy. Więc jeżeli byście chcieli, żebym coś tam ponagrywał z The Crew, dajecie cynka, kontaż nagrywaj z The Crew, z ekipą i wtedy ciśniemy. Bo to The Crew jest taką grindową samochodówką, tam jest po prostu masa rzeczy do roboty i takie samotne jeżdżenie raczej do zbyt ciekawych nie należy, ale z ekipą to co innego. Także będzie trochę samochodówek. Będą te streamy, myślę. Postaram się też o jakieś strzelanki. Niestety nie wiem, co zrobić z Somą, bo... jakoś nie mogę się za nią zabrać z powrotem. Dobra, koniec kwali. Później o tym jeszcze pogadamy. Być może to będzie jakiś dobry temat, żeby tutaj nas zająć na jakiś czas. Piąty czas. Czy ktoś tam jeszcze popoprawiał? O, manory popoprawiały i to dosyć znacznie. To moje okrążenie jednak nie było najlepsze, ale na szczęście po prostu czołówka nie wyjechała. Kurde, Magnussen się dostał. Fuck. Czy jednak będzie jeb jeb, ubudu?
trach, trzask, prask. Bo teraz już jestem w totalnej dupie. Ale to nic, wyjazd na tor. Szybkie okrążenie, machniemy jedno okrążenie, postaram się pocisnąć i tak zobaczymy. To nie da rady, mówię wam. I tak, dobrze, że jesteśmy w Q2. Prawda mówiąc, tutaj nie mam dobrego sektora, tutaj w każdym sektorze tracę czas. Więc nie za bardzo będę miał gdzie nadrabiać w trakcie wyścigu. Zobaczymy zresztą, jak to się tam jeszcze potoczy w trakcie wyścigu. Fajnie było, gdyby mi się udało zejść poniżej 1.36, bo na razie mi się to nie udało na żadnym treningu. A nie mogę myśleć o jakiejkolwiek walce, też po prostu nawiązaniu, bez takiego czasu na poziomie właśnie 1.35 z hakiem. I to jeszcze musiał być mały hak, a ja jestem w stanie chyba zrobić tylko z dużym hakiem. No, jeżeli Wehrlein schodzi poniżej 1.35, no to ja jestem ugotowany. Co, może teraz nie przejechałem tak źle, ale zobaczcie, zresztą kurwa, ja mam 1,5 sekundy straty. Więc... Jak to mawiałem, jak nie idzie, to nie idzie. I tutaj raczej nic z tego faktycznie nie będzie. No, prawie do 1.34 szedłem, 0,2 wolniejsze od Wehrleina. Trudno się mówi. Czyli z Manorami będzie epicka walka z Manorami, jak za czasów pamiętnej Australii. Kiedy Kondiasz nie wiedział, w co się pakuje, idąc do Renuwy. Ale poszedł jednak do tej Renuwy. I trzyma się cały czas tego poziomu trudności. Teraz nie wprowadzam żadnych ulepszeń. Ulepszenia dopiero planuję wprowadzić na Monzę. Bo one się na pewno przydadzą na tą azjatycką część sezonu. Bo tam już są tory dla mnie różne. No, Japonia, wypas. Singapur, będzie tragedia. USA, nie wiem, prawdę mówiąc, jakoś nie przepadam. Może sam tor nie jest zły, ale wyniki tam... Wątpię, żeby były dobre w tym sezonie. Abu Dhabi, no nie wiem, to jeszcze przed nami długa droga. Słuchajcie. Okej, szczegóły. Przyspiesz upływ czasu, przyspieszamy to szybciutko. 16, no tak. Trzeba się napić wobec tego Nesty. I Magnussen jeszcze się dostał, o boż. To jest dramat. Ja 16, no troszeczkę minimalnie wolniejszy od Manorów. Czyli będzie, tak jak mówiłem, epicka walka z Manorami. No i tempo Zaubera ewentualnie jeszcze. Czyli w sumie tak jak jest w rzeczywistości, nie? Chyba. Dobra. Let's get right into the race. Killer Kondiasz wkracza do akcji. Może tu jakiś hajsiwo jeszcze wleci. Udało nam się wbić do tej Q2. Także trochę więcej tu będzie rywalizacja. Niestety znowu na naszą niekorzyść. No w trzecim sektorze niewiele wolniejsze byłem. Szkoda, że chociaż tam jakiegoś punkcika nie zgarnąłem. Aha, czyli długo byłem na zielonym polu. Co mi masz do powiedzenia, koleżanko? Mogłabyś się chociaż tu pojawić raz. Hey, guess who? I've seen the team's expectations for the race, so I thought I'd pass them on and wish you luck. Take care.
na pozycji 13. Pokonaj Kevin Magnussen. Aj, te cele. Niedobrze, niedobrze, bo to nie jest raczej prosta sprawa. Let's play the game. Jeszcze nie pada. Jeszcze nie pada, dlatego muszę zmienić moją pozycję na fotelu. Pełne skupienie. Nie rozbić się na starcie. He earned 9 championship points that day on his way to the inaugural title. His winning total at the season's end, just 30 points. My, how times have changed. So let's see who can reach the top step of the modern podium today. Straddling the border of Northamptonshire and Buckinghamshire, the 18 corners of the Silverstone. No cóż, Wielka Brytania. Tutaj raczej nie będzie długiego wyścigu, tu się jedzie 13 okrążeń na 25%. To raczej nie należy do długich dystansów. Lap rekord Mark Webber pasuje. To była ta szarża, kiedy miał uszkodzone skrzydło. Pojawił się safety car na kilkanaście okrążeń przed końcem. No i Webber zjechał po miękkie opony i przepuścił szarżę. Prawie się udało zdobyć pierwsze miejsce. Ostatecznie jednak Rosberg wygrał. To był wyścig. Oczywiście Webber zawalił start, ale później powrót niesamowity. A w ogóle, jak już o tym rozmawiamy, autobiografia Marka Webbera będzie dostępna po polsku. Nie wiem, czy Mikołaj Sokół maczał w tym palce, ale to na jego fanpage'u właśnie się pojawiła taka informacja. Będzie w październiku dostępna jego książka. Trzeba to kupić, polecam. Poczytamy, co tam Webber nasmarował na Red Bulla. Ja też nie mogę się doczekać. No jasne, i tak ciągle przegrywam w rywalizacji. Co z tego, że mam więcej punktów od Magnussena? No proszę, a tu zaskoczenie. Kwiat szósty. Powiedziałem, że dosyć zaskakujące, przebijamy to. Strategia, co wy mi tu zaplanowaliście? Chyba mi dobrze zaplanowali, chyba będę się tego trzymał, wiecie? Nic tu nie będę zmieniał, po prostu pojadę teraz tym razem tak jak oni mi zaplanowali. Mam nadzieję, że opony mi tutaj nie sprawią psikusów żadnych i do tego piątego okrążenia się doczłapię na tych żółtych. Okej, tutaj wszystko powinno być C. No i jedziemy. Tak jest, ja wiem o tym wszystkim, Jeff, spokojnie, nie masz się co martwić. Ale przede wszystkim trzeba będzie manory łyknąć. I tak to myślę, po prostu patrzę na to z dystansem, co prawda, ale jeżeli chodzi o tempo, no to byłem 1/10, 2 maksymalnie wolniejszy od manorów, więc tutaj powinna być walka z nimi w trakcie wyścigu. Tym bardziej, że to w kwalach jest zawsze nieco większe tempo kierowców sterowanych przez komputer. Martwi mnie, że ten Magnussen jest tak wysoko. Miałem nadzieję, że znowu spierdzieli start. Czemu w ogóle tam tak, ktoś tak odjechał do przodu? Ktoś tam już się ściga, nie mógł wytrzymać. Raikkonen. Raikkonen, poczekaj na stawkę. Ciekawe, ciekawe. Zresztą jak najszybciej muszę się uporać z manorami, bo za nami są ludzie, którzy mieli po prostu pecha w kwalach. Taki Alonso. Ło! Ostre hamowanie. Przynajmniej sobie hamulce dogrzałem. Tak jak kiedyś tutaj pamiętna rozgrywka multiplayer. Jak chudy testował właśnie punkt hamowania. Nie wiem, czy
pewnie nie się kojarzy, starsi widzowie na pewno kojarzą. Było coś takiego, nawet gdy Common z nami grała. Common ostatnio w ogóle... widziałem, że nie ma aktywności u niego. Ciekawe, czy rzucił to w cholerę i wyjechał w Bieszczady. Żeby kolejny miał się wyłamać. Co prawda ja to jakoś blisko nie współpracowałem z Cobonem, ale jednak... jednak podobna tematyka, nie? Dobra! Słuchajcie, jedziemy wyścig zaraz, jak się wszyscy ustawią. Niestety jestem po wewnętrznej, wolałbym być na zewnętrznej w tym pierwszym zakręcie. Okej, ten start taki średni, Wehrlein ładnie wystartował. No dobra, mam uszkodzenia. Świetnie, świetnie. O to chodziło, żeby właśnie uszkodzenia sobie zdobyć na pierwszym zakręcie. Okej, no jednego manora mamy. Ale i tak jest chujowo, że rozjebałem sobie przednie skrzydło. Znowu kurwa. Tu się widzę, bardzo dużo dzieje, straszny tłok. Nie. Trzymam się planu. Kontakt! Sainz Magnussen! Strasznie tutaj zwolniły chłopaki. Sainz traci kolejne pozycje. Ja się teraz wciskam, proszę państwa, co to był za manewr? Bok, bok z Renault. Odpuść Magnussen, nie chcemy się rozjebać, prawda? Jesteśmy ten sam team. Oj, tu będę tracił. Magnus Becket to jest bardzo zły pomysł, jadąc z uszkodzonym przednim skrzydłem, no ale cóż zrobić? Co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Kurwa, no chujowo, wkurwia mnie to. Miałem nie rage'ować, dobra, już. Już przestaję. Sainz, widzę, nie może się doczekać, żeby mnie zaatakować. Zrobił to bardzo ładnie, muszę przyznać. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. No i niestety, będzie obrona Częstochowy, no bo kurwa, sobie skrzydło rozjebałem. O, ja jebie. Jakbym zjechał teraz i po twarde, twarde mi wytrzymały, nie? To bym jechał strasznie wolno. Nie wiem, chłopaki, co robić. Tu jest dramat, tu jest po prostu jeden wielki dramat. Zaczną się DRS-y, floresy i jest po mnie. Zobaczcie, ile ja straciłem na drugim kółku do gości z przodu. Całkiem sporo, nie? Ludzie już zjeżdżają. The fuck? Aż się rozproszyłem. To jedna osoba zjechała, Grożan. Jak tu z oponami stoję? No zużywałem się dosyć mocno, ale... Dobra, nie, trzymamy się planu. Przy okazji jeszcze zaznaczę, że nie chcę mieć zmienianego przedniego skrzydła, bo stracę na tym za dużo czasu. Wywieziemy go. Tak jest, o to chodziło. Jeszcze tam teraz się wciska jakiś Sauber chyba.
Chyba to nie ma kiedy. Nie mam teraz czasu, Jeff. Ja wiem, że ty lubisz forsować różne ustawy i dobry byłbyś w polskim Sejmie, ale nie teraz. Jestem zajęty. Cyk. Teraz muszę zjechać tu i zrobić cyk. O. Trzeba się tu bronić. Ała, ja pierdolę. O, ale ktoś tam wyrżnął. Zobaczmy sobie powtóreczkę. Zobaczmy, bo wiem, że lubicie oglądać, jak ktoś się rozkurwia. Tutaj nie było absolutnie mojej winy. Od razu mówię. Tutaj nie. Tutaj nie. Nie udowodnicie mi, że moja wina. Powtóreczka. Kamerę trzeba zmienić przede wszystkim na taką. Tak jest. I tutaj zmieniam tor jazdy, okej. Okay. Jestem po wewnętrznej, iskrzę się strasznie, hamuję. On uderza we mnie, on uderza w niego i jest tutaj domino straszne, ale ja tu jestem czysty. Nie wykonałem żadnego ruchu kierownicą, wszedłem w zakręt, co prawda od wewnętrznej. Zobaczcie, jak ci ludzie w ogóle stoją wpatrzeni. Oni nie dowierzają, że ktoś jeszcze mógłby mnie tutaj osądzać o jakieś kontakty. Że to moja wina jest. Oni po prostu w to nie wierzą. To jest armia opłaconych przez Berniego ludzi, która udaje, że ogląda wyścigi. No zobaczcie, jak to wygląda. Zombie po prostu. I w ogóle wszyscy są wąsaci i brodaci. To mnie boli, bo mnie nie stać na wąsa i brodę, niestety. Może bym se wszczyknął. O czym my w ogóle rozmawiamy? Dobrze, przejdźmy dalej do wyścigu i jedziemy. Okej, okay, żółta flaga, ja tam mam wszystko ustawione, myślę, okej. Okay. Bardzo miło, że się tam chłopaki rozbiły. Nie, absolutnie, nikomu nie życzymy rozbijania się, ale wina była zdecydowanie ich. Oj, błąd teraz popełniłem fatalny. No i Sainz nas teraz ma, teraz nas łyknął. Kurde, to przednie skrzydło, to jest dramat! Mhm. Safety car. Już się chciałem wycofywać, ale może z safety carem jeszcze coś ugramy. Dobra, wiem o tym. Ja chciałem po prostu... Chciałem zobaczyć powtórkę. No zobaczcie to, nie? Spokojnie, Kondiasz. Mamy, kurwa, kupę czasu. Mamy w chuj czasu. Sainz, nie chcę Sainza, chcę Verlaina, dokładnie tak. Verlaine, już drugi raz mi kurwa podpadasz. Chciałbym kamerę. I taka sama sytuacja była wtedy z Magnusenem. Ja zostałem popchnięty. Tyle, że tym razem no popchnął mnie troszeczkę bardziej. Nie ta kamera, ja bym chciał taką fajną telewizyjną. O, coś mniej więcej w tym stylu. No dobra, jadę, zmieniam kierunek jazdy. On postanawia mnie staranować, wypchnąć z toru. Tak jest. Świetna robota, Verlaine. I my teraz zjeżdżamy do boksu, naprawiamy sobie przednie skrzydło. Pokaż mi, co tam masz. Tak, zjeżdżam do boksu, nie ma co się martwić. Dobrze, jest safety car, to może jeszcze nie jesteśmy na straconej pozycji. Aczkolwiek Verlaine mnie wkurwił. Aha, jeszcze jedną rzecz trzeba tutaj zrobić. Właśnie to. Ja sobie powoli zjeżdżałem do zewnętrznej. On postanowił mnie popchnąć. Wiem, wiem, zjeżdżamy do boksu faktycznie, bo nie da się jechać. Jak słusznie Jeff zauważa. O matko.
A miało być tak pięknie, nie? Verstappen w ogóle za nami. Nie no, my będziemy na ostatniej pozycji raczej. Ze względu na to, że całkiem spore uderzenie zaliczyliśmy. O, achievement dostałem, zaufaj zespołowi, no proszę. Nie, nie spieszcie się, nie ma potrzeby. I tak ten wyścig będzie już spierdolony. Jesteśmy na ostatnim miejscu. Dobrze, że wyjechał safety car, bo jeżeli by nie wyjechał, to było już totalnie po wyścigu, nic by się nie działo. Ech. Czyli co, Węgry następne. Na pewno nie nagrywam od razu, bo to dużo zależy właśnie od nastroju. Tak jak mówiłem. Dziś i tak już jestem w średnim nastroju, ale cóż. Już teraz się nie wycofujemy i jedziemy. Felipe Nasr, przydepnij trochę, to dogonimy może kolejkę ze safety carem. No, że nam koło nie odpadło, naprawdę. To bym już wtedy bym po prostu pierdolnął to wszystko i wyjechał jeszcze jak koło. No to co, teraz mamy czas, żeby poopowiadać o Ford. Czy też Forzy, bo ten redaktorzy serwisu gry online używają terminologii różnej, czasami mówią Forza, czasami Forza. Mi osobiście bardziej podoba się Forza, ale potem ludzie powiedzą, że to nie poprawnie. No. Tak samo jak wszyscy mówią Call of Duty, ja powinno się mówić Call of Duty. No. Chyba mnie to obchodzi, jak to mówi Call of Duty. Też Call of Duty, czy też Call of Duty, już mnie to kompletnie mam to w nosie, jak to coś wymawia. Ale w takim razie Forza Horizon 3 wychodzi niedługo. Otwarty świat, mapa Australii, mnóstwo samochodów, spore wymagania sprzętowe, aczkolwiek majny komputer, mimo że... No... Gutierrez, przyspiesz! No. Mój komputer już... Ile ma na karku? Dwa lata? Dwa albo nawet trochę więcej. Na razie jeszcze daje radę. Ale jednak wymagania zarówno Apexa, jak i Horizon... Są naprawdę spore i to sobie taki wyznacznik graficzny teraz. Ja pierdolę. Dobra, no jechałem za blisko, no po prostu nie, no kurwa, żałuję, że dzisiaj przysiadę i nagrywam ten film. Ostatni raz tak robię. I nie mają kurwa łatwiej, bo nagrywają komentarz kurwa po wyścigu. A ode mnie się wymaga kurwa nie wiadomo czego. Ziomeczki. We wszystkim ostatnio jestem chujowy. W Rokecie mi nie idzie, w Siege'u mi nie idzie, w MW2 mi nie idzie. Co jeszcze grałem ostatnio? W BF-ie, w BF-a Beta też mi kurwa nie szło. To jest dramat, ja po prostu może powinienem zrobić taki odwyk od grania i zająć się łapaniem Pokemonów. A w Lidze też jest tragedia, także... Tylko się kurwa pochlastać. Dobra, kurwa... Zamknij ten pierdolony ryj. Zamknij ryj!
Zamknij się, Jeff. Proszę, błagam cię. Dziękuję. Nasr, czemu ty jedziesz tak wolno? No goni ich, kretynie! Zaraz będzie restart i co, ja utknę? No i zajebiście, kurwa! Goń tych idiotów z przodu! Dawaj, Nasr, no duś! Duś! Duś, duś, duś! Nie mogę iść za blisko, bo znowu się wryję mu w dupę i co? Nas, proszę cię, no dogoń ich. No nie zwalniają, no zobacz co jest. No i zajebiście. To pościgane. A mnie teraz wkurwiłeś, Nas, no po prostu ty nie masz pojęcia, nie? No to będzie 21 pozycja wobec tego. Chyba, że jeszcze tutaj z Nasrem sobie powalczymy. Także pograne. Ja mam dużo paliwa, mogę chyba cisnąć do końca. Na bogaci mieszance. Magnusem też wszystkich blokuje. Raczej wątpię, żeby udało mi się ich dogonić. 8 sekund straty. Mimo, że jadą w jednym korowozie, to mimo wszystko chyba jadą za szybko. Cóż, no i oni się interesują jeszcze dodatkowo. Musi tam jakaś walka się wywiązać, bo inaczej nic z tego. Cały czas 8-1. Mi się Nasrowi nie spieszyło, żeby dogonić stawkę. Zaraz chyba go zgubię, nie będzie w mojej strefie DRS. Nie wiem, może jeszcze jest? Jest, ale no dobra, to trudno. A, nie było DRS-u, no tak.
Nie potrafię jednak zgubić Nasra. Tylko pokazuję, jak zajebisty jestem na tym torze. Jak mi się świetnie dzisiaj jedzie. Zresztą słyszycie chyba w moim głosie, jak się świetnie bawię, nie? Trzeba jakoś zabawić publiczność, bo i tak to mi wisi, czy skończę 21 czy 22. Dlatego zaplanowałem... A co to się stanęło? Zaplanowałem tutaj, żeby zrobić większy entertainment. Patrzcie, zmienię kamerę na taką. Ciśniemy. Teraz taka, taka, taka. Gdzie jest zakręt? Tu. Oh yes. Przynajmniej było ciekawiej. Tam Gnus ma sen jakieś problemy. Ach, jaka szkoda. Kolejny świetny weekend Renault. Teraz miałem doskonałe wyjście. A on mi się nie władował w dupę. Jak miło. No coś tu sobie walczymy. Tamci z przodu to już jest historia, przeszłość. Nie ma w ogóle o czym mówić, myśleć i tak dalej. Wow, 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 wow. Walka z Zauberem to jest to. O cholera, blisko było. Teraz jest po nas, miałem fatalne wyjście. Znowu zrobimy tutaj dive bomba. Realnie się ten wyścig kończy. Ostrzegam, że następny odcinek będzie dopiero wtedy, kiedy będzie mi się chciało go nagrać. No, no przynajmniej coś się dzieje, no walczę z tym Nasrem o tą 20. pozycję. Słońce pięknie się odbija od naszego bolidu. Ładnie jest. Nawet teraz trochę odjechałem. Nie ma tutaj sposobności, żeby zaatakować. Chciałbym tutaj jakieś lepsze wyjście zaliczyć. Może trochę lepiej.
tak będzie próbowała ataku tutaj. Ale teraz wystrzeli jak z procy. No ale nie ma tak łatwo. O, teraz znajdowałem ten zakręt. Chociaż jeden zakręt w trakcie całego wyścigu. Hamilton jeszcze fast lapa jedno i zakończył z przytupem ten wyścig. Może ja też powinienem go zakończyć z przytupem. Na przykład rozwalając Nasra. Dobra, już zachowajmy powagę do końca. Cóż za emocjonujący wyścig, epicki bym powiedział. Teraz osę możesz wyprzedzać. Ło, inna animacja była. Co, jak Lewis się wygrywa, to się mniej cieszą? And here are our podium drivers today after that excellent race. They've excelled here as they so often do, and it's a well-deserved victory. Mercedes then are on top today. Jakiś ładny. O, widzicie, jak Rosberg wygrywa, dostaje cipne puchary. Jak ktoś inny wygrywa, to dostaje ładne puchary. To jest chyba jakiś spisek. After this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Wow. The top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship leader. Moving on to the driver of the day then, Anthony Davidson. Who would you go for? I'm going to go for Sebastian Vettel. Vettel, dlaczego Vettel, bo co? Whoa! To znowu był ostatni. Nawet nie zwróciłem uwagi. To jest jakiś bug w tym sezonie, że Vettel kończy każdą kwalę na ostatnim miejscu. Dobra, zamknąć tam mordy. Komentatorzy, moi drodzy. No, Mercedesy na czele. Spadłem, bo mnie wyprzedził Button. No cóż, trudno się mówi. Trudno się mówi, trudno się żyje, trudno się jeździ. To był bardzo słaby wyścig. Już nie mówię ogólnie, że zostałem tam uderzony, ale też ja sobie pojechałem. Słaba dyspozycja, w ogóle wszystko słabe. Odcinek pewnie też jest słaby. W porównaniu do tych austriackich to na pewno. Przegrywam w rywalizacji, ale jakoś nie tak znacznie. No to, to jest tutaj jedyna rzecz, która mnie motywuje. Plus jeden. Plus jeden, no dobra, nie jest źle, nie ma jakiegoś dramatu. Mimo że wyścig chujowy, to zobaczcie, że po kwalę jednak zyskałem jeden punkt. Także no co ja tu mogę dużo powiedzieć. Do zobaczenia w następnym odcinku, Węgry to będą, także. Także na razie.